Hej, witajcie w najnowszym filmie na moim kanale. Znajdujemy się przy śmietnikach. Super opcja do rozpoczęcia filmu, ale chciałam wam pokazać moje osiedle, jako że już było pokazanie właśnie pustego mieszkania, ogólnie całej przeprowadzki, ale chciałam wam też pokazać moje osiedle, jak wygląda, tym bardziej, że dzisiaj naprawdę ładna pogoda, w końcu wyszło słońce, jestem taka szczęśliwa, twarz mi się polepszyła, stan jest dużo, dużo lepszy, więc mam chęci do nagrywania i jestem bardzo zadowolona. Tutaj jest trochę zmian, więc mam nadzieję, że wam się to spodoba. Ja właśnie wyrzuciłam msik mul, czyli to są takie śmieci, które są, no po prostu, jakby to powiedzieć, jedzeniowe, resztki jedzeniowe. I jako pierwsza różnica mamy właśnie taką z kartą. Wrzucamy wszystko, podajemy kartę, wrzucamy do środka i wtedy, żeby zamknąć, co jest bardzo fajne, o czym nie wiedziałam, to wtedy przykładamy jeszcze raz i się zamyka. Więc nie musimy się śpieszyć, że to za chwilę nam się zamknie i nie zdążymy wyrzucić naszych śmieci. Bardzo fajne. Jest tu bardzo dużo rzeczy do wyrzucania, czyli nic do wyrzucania, wszystko segregujemy. Kartony osobno, takie plastiki do takich plastików, butelki osobno, puszki osobno, po prostu jest tutaj bardziej skomplikowane i takie wyrzucanie śmieci robi się dużo, dużo dłuższe, ale myślę, że no, jest to bardziej ekologiczne, dzięki czemu no, wspieramy trochę nasze środowisko. Rozejrzmy się tutaj i za chwilę pójdziemy dalej oglądać resztę mojego osiedla. Spore różnice może nie będą dla was aż tak bardzo odczuwalne, ale na pewno różni się to osiedle od innych tym, że jest to najmłodsze osiedle, w którym ja mieszkałam, bo ma około 7-8 lat. Drugą rzeczą jest to, że jest to małe osiedle. W Sejong było młodsze, ale było bardzo duże, więc troszkę inaczej wyglądało, a to na Defi jest bardzo malutkie, bo tylko tak naprawdę jeden budynek i bardzo, bardzo stary. Więc możecie zauważyć spore różnice między tymi osiedlami a poprzednimi. Oczywiście do wszystkich podaję wam link, jak to będzie wyglądało. Klatka znajduje się tutaj, w takim członie śmiesznym, a sam widok macie od razu tutaj na takie ala patio. I to patio jest nie za duże. Rozciągnięty widok na całą okolicę. Ta część jest widoczna z mojego mieszkania, ale za to ta część już nie. I tutaj, jak już wcześniej może oglądaliście moje filmy, to może zauważyliście, że pokazywałam wam bardzo opuszczone domy. To właśnie tutaj i tutaj do 2027 mają wybudować bloki. To jest takie małe patio, a za chwilę przechodzimy do troszkę większego, które znajduje się tutaj od razu. Często właśnie tutaj są takie filary z pozostawianymi różnymi rzeczami do sprzątania i samo patio jest już troszkę większe i także jest sporo roślin, są miejsca na roślin. I mamy Open Study Zone, ale on raczej nie jest za często używany. Ktoś tu zostawił swój samochodzik i mamy takie coś. Było nawet na zamknięcie. No, jak widać, nie było używane, nie było sprzątane, ale za to możecie wejść. Są ławeczki. Właśnie sporym plusem takich nowych osiedli jest to, że jest sporo miejsc właśnie do siedzenia, takich miejsc, gdzie można odpocząć i nie siedzieć w domu, kiedy jest ładna pogoda, ale czasami one są właśnie nieużywane. Tak jak tutaj widać, że raczej przez zimę mało kto tutaj bywał. Zobaczymy, jak to będzie latem. Dopiero pierwszy sezon, pierwsza chwila, kiedy jesteśmy tutaj na mieszkaniu, więc zobaczymy, jak to mniej więcej wszystko wygląda później. Czy ktoś z tego korzysta?
Z tego miejsca także możecie się dostać na zewnątrz osiedla i tu winda prowadzi do B1, czyli do wyjścia głównego naszego mieszkania osiedla. Także z samych wind, gdzie później się wybierzemy, co Wam później pokażę, można dostać się na parkingi i do samochodów i gdzieś pojechać, więc jest to bardzo fajnie rozwiązane. Kolejny recykling, może przejdziemy się tutaj. Oczywiście mamy informacje, to pewnie już widzieliście we wcześniejszych vlogach, tam także zajdziemy za chwilę. Wszystko jest często opisane właśnie w takich koreańskich osiedlach, gdzie znajdują się jakie rzeczy, informacje. I tu już jest kolejny widoczek na kolejną część naszego osiedla. Też możecie zobaczyć wyjazd z osiedla i z parkingów. Na dole znajduje się pierwszy parking, jeszcze tutaj pod nami drugi parking. Jako że nie jest to takie stare osiedle, to oczywiście ma zabezpieczenia dla drzew, żeby właśnie nie gibały się przez wiatr i dobrze się ukorzeniły. To osiedle także ma miejsce do ćwiczeń, co oczywiście wcześniej nie mieliśmy na Deti. I w miarę nowe, nie takie zużyte, ładnie wyglądające inne miejsca. Każdy tak naprawdę klatka ma swoje miejsce do zostawiania śmieci. Tutaj wchodzimy i mamy większy widok na osiedle. I możecie też zauważyć, że ono nie jest duże. Ono ma około 4 budynków razem, więc naprawdę za duże ono nie jest. Kolejny widoczek i tu jest ten zjazd, który przed chwilą Wam pokazywałam. O, widzę, że chyba magnolie tutaj są i już zaczynają kwitnąć, takie duże. Właśnie one mają kwiaty na początku bardzo owłosione. I idziemy. To jest kolejne wyjście właśnie z tego osiedla. Jest całkiem ich sporo, więc można tutaj właśnie dostawcy, jak widzicie, mogą na spokojnie sobie podjechać. U góry mamy właśnie taką górę, która już zaczyna się zielenić. Wcześniej była taka bardzo ciemna. Tam tak naprawdę nic nie ma. Idziemy na dół. Kolejny opis. Pójdziemy sobie do Healing Zone. To miejsce ma naprawdę dużo takich właśnie miejsc do ćwiczeń albo do odpoczynku. I są to właśnie miejsca takie poukrywane po całym osiedlu, mniejsze, a nie jedno duże, co dzięki czemu raczej można się tak skryć, nie ostentacyjnie na środku osiedla ćwiczyć albo odpoczywać, więc myślę, że to jest spory plus. Nasze osiedle to kompleks około 4 budynków, taką dziwną ma numerację, dlatego mówię około. Do tego znajduje się na wzniesieniu, ale plusem właśnie jest z naszej strony sama winda od naszego budynku, bo tutaj nie mają tej windy, ale od naszego budynku jest winda na sam dół, dzięki czemu nie muszę się wspinać, a mamy troszkę większy widok. Tak jak już wcześniej Wam wspominałam, mieszkamy na 5. piętrze, nie jest to za wysokie piętro, ale dzięki temu, że jesteśmy na tym wzniesieniu, zyskujemy prawie 3 czy 4 piętra w gratisie, więc jest to spory plus tego mieszkania. No i dotarliśmy do kolejnego miejsca, znajdujemy się w Mom and Kids Zone. Wiem, nazwa nie do końca w tych czasach jest odpowiednia, bardziej powinno to brzmieć Parents and Kids Zone, ale Korea musi jeszcze popracować trochę nad tym i wszyscy o tym wiemy, więc nie będziemy dalej się w to zagłębiać. Jest to bardzo małe pomieszczenie, jest kran z wodą, książki dla dzieci, są szyby, które chyba można otwierać tak właśnie całościowo, jeżeli chcemy trochę świeżego powietrza tutaj zaczerpnąć. Widok nie jest za jakiś rewelacyjny, bo mamy widok tak naprawdę na tylko i wyłącznie, co to jest, parking. Parking dla niepełnosprawnych. Osiedla w Korei powinny mieć parkingi dla niepełnosprawnych właśnie w najlepszych miejscach, czyli koło wejść, koło wind, tak żeby szybko się dostać do mieszkania. I one oczywiście są zawsze większe, mają więcej miejsca do zaparkowania. Tutaj w Korei
różnie się do tego zdarzyła. Dobra, idziemy teraz do kolejnego miejsca. Nie będę opowiadała za wiele, bo tutaj naprawdę dużo się nie dzieje. I znajdujemy się teraz już w ostatnim miejscu, takim na moim osiedlu, gdzie stoją budynki. Jeszcze jest jedno miejsce, które bym chciała Wam pokazać, które jest takie specjalne i które najbardziej ulubił mój syn. A teraz jesteśmy na placu zabaw, bardzo słonecznym placu zabaw, więc będzie tutaj petarda, żeby się bawić. Nie ma za dużo rzeczy. Jest trochę taki pusty, ale myślę, że tak, żeby się pobawić, żeby pograć sobie w piłeczkę troszeczkę z Eliaszem, pojeździć rowerem, to myślę, że fajne jest to miejsce. Nic wielkiego, więc też za dużo nie będę Wam mówiła. A, i chciałam Wam powiedzieć, że tu po prawej stronie znajdują się kolejne budynki do wyburzenia, więc tak naprawdę jesteśmy obtoczeni budynkami do wyburzenia. Plus za tą górą, którą wcześniej widzieliście, mają budować ogromne osiedle. Z tego co pamiętam, chyba z 10 budynków, 20 budynków bardzo wysokich. Jest to bardzo znane osiedle, ale jak patrzyliśmy, ceny takie sobie, a jeżeli chodzi o dojazd, to jest bardziej skomplikowany, jakieś 25 minut do samej stacji metra, więc nawet dla nas to jest coś, co ja bym nie dziękuję, nie? Jestem szczęśliwa tu, gdzie jestem. No i teraz wybieramy się w ostatnie miejsce i jedziemy do mnie do domu na ostatnie miejsce, także wybierzemy się inną drogą, żeby zobaczyć, jak to wygląda od innej strony. A teraz pokażę Wam parkingi, jak mniej więcej wyglądają. Tutaj jest wjazd do parkingu, to jest, z którego my tak naprawdę nie korzystamy. Jest ono chyba bardziej tutaj do tych mieszkań po tej stronie. My korzystamy z tego bardziej dolnego parkingu, który za chwilę Wam pokażę. O, o właśnie ten samochód tak sobie tam wjeżdża do naszego parkingu. Ten dźwięk to jest właśnie informujące o tym, że jaki samochód wjeżdża i trzeba zachować ostrożność. Wjeżdża albo wyjeżdża. O, i to jest nasz parking. My jedziemy tak tam do samego końca, ale tam się teraz nie wybieramy. Hello! Idziemy dalej. Ja też z tej drogi w ogóle nie korzystam. Prawie w ogóle. Bo jak widzicie, teraz idę. W osiedlach tych nowszych są zabezpieczenia, żeby nikt nam obcy nie wjeżdżał. Informacja i jak nasze osiedle wygląda. Widzicie, czyli jest takich 5 budynków. 1, 2, 3, 4, 5. O, 5. No. Bo one zaczynają się od 101, a nie od 100. I tutaj już tą drogę możecie kojarzyć, jak czasami szłam albo wychodziliśmy. Eliasz tu zawsze biega sobie z tej drugiej strony. Tu jest wejście do windy. Mamy też w tym miejscu pana ochroniarza oraz zarząd całego osiedla. Jest dużo większy niż na przykład we wcześniejszym. Te windy są bardzo fajne, bo one właśnie są takie oszklone, a nie takim złotem, jak w niektórych osiedlach można było widzieć. I wjeżdżamy na pierwsze piętro na początku. No i znajdujemy się w takim miejscu właśnie ulubionym przez Eliasza ostatnio. Właśnie tu tutaj siedzieli i tutaj właśnie bardzo dużo czasu spędzili. Jest to taki wewnętrzny plac zabaw dla dzieci, gdzie naprawdę sporo tutaj dzieciaków z osiedla się bawi. Spójrzcie, pełno zabawek i do tego jeszcze do skakania, trampolina, do zjeżdżania, z tego co tam pamiętam i kojarzę. I mamy też tutaj mnóstwo książek. Wiele osób zostawia też tutaj zabawki, z których już nie korzystają, więc naprawdę sporo się tutaj nazbierało. No i tak wygląda moje osiedle. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Raczej ja jestem bardzo zadowolona, chociaż z tego miejsca nie wiem, że do końca, bo nie da się wyciągnąć Eliasz stąd. Jak już się zacznie bawić z dzieciakami, to już jest po prostu ciężko. A tak przy okazji chodzenia po osiedlu zostawiam moje rzeczy do Imsikmul, tak zwanego.
wiadereczko trzeba je umyć. I z tego słonecznego miejsca na naszym osiedlu chciałabym się z Wami pożegnać. Dziękuję, że byliście razem ze mną i mam nadzieję do usłyszenia już niedługo. Zapraszam do polajkowania, subskrypcji kanału i będziemy się widzieć kolejnym razem. Bye!